Tomasz Prejs, pomocnik Stali Mielec. W ostatnim meczu w Wejherowie miałeś udział duży w zwycięstwie biało-niebieskich. Masz nadzieję na to, że kolejne mecze też, i wierzysz w to, że kolejne mecze też będziecie rozstrzygać pewnie na swoją korzyść? Znaczy, mam taką nadzieję, bo jesteśmy liderem i pozycja lidera zobowiązuje do wygrywania każdego meczu, także no na pewno byśmy tego chcieli. Jak wygląda to w tym momencie w drużynie, bo no, sytuacja chyba dla wszystkich w Mielcu jest nowa. Poprzednie dwa sezony w drugiej lidze Stali były takie, że faktycznie goniliśmy, odrabialiśmy straty. Teraz wszyscy patrzą, co zrobi Stal Mielec. Atmosfera w drużynie jest dobra i każdy jest zmotywowany na każdy kolejny mecz, który chcemy wygrywać. Na treningach pracujemy dobrze, tak mi się wydaje. Tutaj już trener powinien ocenić. No i co ja mogę więcej powiedzieć? Mecz z Legionowią, zespół podrażniony ostatnią porażką, dosyć pechową podobno. Zespół, który też ma spore aspiracje. No nie ma w tej lidze meczów łatwych, ale wydaje się, że tutaj no, będzie bardzo ciężko. No tak, szczególnie, że jesteśmy liderem, a każdy do lidera przyjeżdża podwójnie zmotywowany. Dlatego od początku do końca meczu będziemy musieli wyjść skoncentrowani i realizować to, co założymy sobie przed meczem. Dlaczego kibice powinni wybrać to spotkanie? Ponieważ jesteśmy liderem i chcemy udowodnić, że zasługujemy na coś więcej niż tylko druga liga.